Otóż działamy na takich zasadach. 3 sekundy na odpowiedź ma każdy. Liczy się odpowiedź pierwsza. 300 punktów, która z drużyny zdobędzie jako pierwsza, wchodzi do finału. Tam można wygrać 16 tysięcy w tym finale, a tu musimy się do tego finału dostać, czyli mamy 6 odpowiedzi. Odpowiadali, ankietowani, było ich 100, no i trzeba trafić do odpowiedzi. Pytanie nadesłane przez kogoś z Facebooka, a brzmi ono tak. Miasta, których nazwy kończą się na UF. Kraków. Kraków, dobrze. Jestem kierownika hotelu, czyli głównie skupiam się na pracy recepcji, na serwisu, czyli osób, które mają taki najczęstszy kontakt z gościem. No, koordynuję też współpracę z innymi kierownikami, z każdym działam. Miasta, nazwa na UF. Gorzów. Szukamy dalej, mamy Gorzów. Utrata, narada, szukamy tego miasta. Popatrzmy. I 40 punktów dziennikarze. Zobaczymy. Miasta, których nazwy kończą się na UF. No, to jest taka burza. Głośna w jednym zdaniu. No dobrze i bardzo dobrze. Lubimy głośne. Macieju, ja bardzo cię cenię, ale jednak postawię tutaj na swoją intuicję i powiem Sokołów. Jednak Sokołów, Pruszków przegrał. Moje rodzinne miasto. Bardzo mi przykro, ale... No ale Sokołów, zobaczmy. Jednak nie. No i teraz... Jak się okaże, że jest Pruszków, to masz duże lody z obiadem połączone. Możesz wymagać. Zobaczmy. W numer 6. Ciechanów. Krzanów. Augustów. Orzów. Nie ma Pruszkowa. Udało się. Udało się. Gramy dalej. Pytanie numer 2. Pytanie numer 2 ma odpowiedzi nadal 6. Też jest z Facebooka. Nadesłane przez internautę. Zmieniamy temat. Pytanie dotyczy spraw kulinarnych, ale takich dość przyjemnych. Już mówię, o co chodzi. Które ciasta są najczęściej pieczone w kaszu? Makowiec. Makowiec. Popatrzmy. Jest na pozycji ostatniej. Szarlotka. Powinna być wyżej. I jest. Mamy szarlotkę. Dwa słowa z Martą. Miałem już przyjemność porozmawiać, która dziennikarką nie jest. Nie jest dziennikarką. Zainteresowania bardziej hobbystyczne. I bardziej jest od spraw technicznych, studia. Tak, studia elektronika i elektronika. Czyli to znaczy, że komputer jest twoim takim hobbystycznym. No, tak, że siedzisz od rana do wieczora, patrzysz, uczysz nie, się. Nie, no aż tak to nie, to ale nie. No, trochę czasu spędzam w tym komputerze. Ale zastanawiasz się, jak to jest zbudowane, jak to działa, czy nie? Bardziej od strony programistycznej. Tak. Bardziej działania programów, nie tej stricte technicznej strony komputera. Które ciasta przyziemniej są najczęściej pieczone w Polsce? Sernik. Sernik powinien być na pozycji pierwszej. Nie, jest na piątej. Podobało mi się, że będzie bardzo popularny. Daniel, jeszcze coś o sobie. Dance ma sens. Człowiek zumba. Człowiek zumba. Jak bardziej, starszy, młodszy, płeć, wzrost, wiek, kolor oczu, charakter. Tym się różnimy. No i jeszcze wieloma rzeczami. Mądrością, głupotą, sprawnością, wiedzą, umiejętnością. Jakby można, ja musiał przypomnieć, ile zarobiliście pieniędzy. Macie dziś zero.